Moi żołnierze rozproszyli się. Pozostałych podzieliłem na grupy, uważając, że tylko w ten sposób można dotrzeć do granicy. Byłem poważnie ranny. A nie chcąc być ciężarem dla kolegów, nakazałem im pozostawić mnie w lesie. Wbrew rozkazowi dwóch żołnierzy zostało przy mnie. W najbliższej wsi zostałem wydany ukraińskiej milicji, która od razu przekazała mnie Sowietom. Przewieziono mnie do starego sambora. Towarzyszu dowódco armii, pozwólcie zameldować. A, generał Anders, to wy. Major Kastierow mówił mi już o was. Prosimy, prosimy. Siadajcie. No cóż, generale Anders, chciało wam się na Węgry, ale już nie powojujecie. Wasza wielka armia broniła się zaledwie 3 tygodnie. Czy nie wiecie, że Armia Czerwona weszła tu, aby ratować lud ukraiński i białoruski od jarzma polskich panów i kapitalistów? Moje oddziały przez wasz bezmyślny opór straciły 18 czołgów i wielu bojców, a wy teraz jesteście naszym jeńcem. Złamaliście pakt o nieagresji. Wbiliście nam nóż w plecy. I to w chwili, gdy walczyliśmy z Niemcami. Związek Sowiecki ma swoją politykę i nic wam do tego. Gdzie są wasi żołnierze? Dlaczego niszczycie broń i nie chcecie poddawać się Czerwonej Armii? Wasi żołnierze uciekają na Węgry i do Rumunii. Po co? Polski już nie ma i nie będzie. A to już zawdzięczacie Francuzom i Anglikom, tym intrygantom. Takich wybraliście sobie sojuszników, choć proponowaliśmy wam prawdziwą pomoc. Mamy traktat o pomocy z Anglią i Francją, a wy pomogliście Niemcom. Nasz traktat z Niemcami jest wieczysty. Przez to panowanie nad światem osiągniemy my i Niemcy. Wspólnie zrobimy porządek z tą angielsko-francuską burżuazją. Zniszczymy naszego największego wroga, Anglię. Z tą waszą pańską Polską już zrobiliśmy porządek. Anglia zawsze może liczyć na pomoc Stanów Zjednoczonych. Ameryka nie wejdzie do wojny. Nie dopuścimy do tego przez naszych towarzyszy w Ameryce. Musicie wiedzieć, że polityka Związku Sowieckiego jest najmądrzejsza. Towarzysz Stalin jest geniuszem polityki. Ale to już nie na waszą głowę, generale Anders. Są jeszcze inni politycy na świecie. I co z tego? Musicie wiedzieć, że Związek Sowiecki jest znacznie potężniejszy od Niemiec. Jestem ranny. Proszę o odwiezienie mnie do szpitala. Nie obawiajcie się. Odeślemy was do szpitala. Żegnam. Ale będziemy jeszcze z wami rozmawiać. Zapewniam was. Nie wątpię.